Słuchajcie, słuchajcie, znienacka, no właściwie nie tak całkiem znienacka, muszę Was poinformować, że jednak zdecydowaliśmy się i startujemy z kolejną edycją 50 kreatywnie. Myśleliśmy o tym, że może tej edycji nie robić. A wiecie dlaczego? Bo to będzie 13. edycja. Więc w związku z tym jeden z moich licznych współpracowników zaproponował, żebyśmy rozważyli taką strategię, że oto nie robimy 13. edycji, bo w wielu na przykład hotelach na świecie nie ma 13. piętra, bo to pechowa liczba. Ale pechowa, nie pechowa, dla nas będzie super szczęśliwa. Więc już przyszły tydzień śledźcie nas i ogłosimy nabór do kolejnej 13. edycji 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. Zanim opowiem o samym konkursie, o samym naszym rankingu, może warto powiedzieć parę słów na temat tego, co to są startupy. Na świecie startupy są źródłem fantastycznych rozwiązań, pomysłów innowacyjnych dla całej gospodarki. I mówiąc szczerze, w momencie, kiedy pomysł się rodził, byłem przekonany, że tu też w Polsce będziemy mieli taką samą sytuację i przyjdzie taki moment, że wszystkie korporacje, wszyscy inwestorzy będą absolutnie całować mnie po nogach za możliwość przeglądania co roku rynku i szukania takich innowacyjnych rozwiązań, które pomogą im rozwiązać ich problemy i też zainwestować i zarabiać pieniądze. Tak się dzieje przede wszystkim w takich krajach jak na przykład Izrael, który jest prawdopodobnie niedoścignionym wzorem. Myśmy w ubiegłym roku zrobili przed galą taką mini konferencję, w której udział brała Ansara Madi, która wtedy była w Polsce attaché gospodarczą Izraela. Opowiadała o ekosystemie startupowym, opowiadała o tym, jak to wszystko funkcjonuje. Tam jedną z takich zasad jest trójkąt efektywności. Generalnie ten trójkąt to jest administracja na jednym z boków trójkąta, na drugim boku są wszelkiego typu doradcy, ale podstawą tego jest prywatny biznes, prywatny sektor. Natomiast doradcy to również uczelnie, bo akurat w przypadku Izraela nazywa się to akademia. Innym takim przykładem fantastycznych sukcesów w dziedzinie innowacji i startupów jest niedaleko od nas fantastyczny, mały kraj Estonia. Estonia ma około 15 w tej chwili unicornów, a Izrael ponad 50. Małe kraje. My jesteśmy krajem prawie 40-milionowym i mamy unicornów 0. Ok. Idea 50. Otóż tak zwany ekosystem startupowy w Polsce to jest taka struktura, na której krańcach z jednej strony są właśnie młode, innowacyjne biznesy, które szukają finansowania, ale nie tylko, również pomocy w wejściu na rynek, a z drugiej strony, na drugim krańcu tego systemu, ekosystemu, są inwestorzy. Inwestorzy, czyli ludzie, którzy mają pieniądze i chcą zaryzykować w inwestowanie tego typu przedsięwzięcia innowacyjne, nowe, startupowe. I obok nich bardzo ważnym źródłem pieniędzy powinny być i mogą być, i w niektórych krajach są, firmy, korporacje, które dokładnie tak jak inwestorzy mogą dzięki 50 kreatywnych naszemu konkursowi mogą szukać
rozwiązań, bardzo często technologicznych, ale nie tylko, dla swoich firm i też zwiększać przychody i radość swoich udziałowców. Oto próba ilustracji ekosystemu startupowego, wykonana przeze mnie, a więc oczywiście bardzo kreatywna, która pokazuje właśnie, że na rynku po jednej stronie są inwestorzy, a po drugiej stronie tego ekosystemu są firmy innowacyjne, niekoniecznie zresztą młodzi ludzie, bo tak się przyjęło, że startup to są młodzi ludzie. Nie, w bardzo wielu krajach, na przykład w Skandynawii, startupy zakładają ludzie, którzy skończą współpracę z korporacjami i to oni, mając swoje doświadczenie, robią bardzo kreatywne, fantastyczne przedsięwzięcia. Tak by też powinno być w Polsce i tutaj dołącza do tej grupy indywidualnych inwestorów, dołączają firmy, korporacje. Bardzo rekomendujemy firmom w Polsce zwrócenie uwagi na nasz ranking. Mamy nagrodzonych, wyróżnionych w tej chwili ponad 700 laureatów, ponad 500 projektów. One warte są do przejrzenia nawet dziś i uwierzcie mi, razem możemy tam znaleźć perełki, które pomogą waszym dużych, małych, średnich firm rozwoju biznesowym. Kto może się do nas zgłosić? Może się zgłosić praktycznie każdy, kto już ma, jak my to określamy, kreatywny pomysł, ale działający już, wdrożony w życie pomysł na biznes. Nie liczymy wielkości firmy, nie pytamy o dane typu przychody, obroty, liczba zatrudnionych pracowników. Nas interesuje to coś, ta iskra i dlatego tak bardzo wielka rola jest kapituły. Ta iskra, która mówi, wow, rzeczywiście bardzo dobry pomysł. Wśród takich pomysłów jednym z najbardziej doskonałych był pomysł Wash Wash, projekt Wash Wash, której autorką jest Martyna Zastawna, która niedawno przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych została wybrana jedną z 17 najbardziej zapowiadających się fantastycznych młodych kobiet. Tak, laureatka 50 kreatywnych. Na liście był też na przykład taki w bardzo poważnym już wieku młynarz, który z Podmławy, który zbankrutował i wpadł na taki pomysł, żeby robić naczynia z otrębów. Zrobił w pewnym momencie dużą karierę i dużą kasę, zdaje się, na rynku niemieckim. Więc naprawdę tu nie trzeba wielkich, wielkich pomysłów, ale oczywiście na liście mamy fantastycznych naszych laureatów, że wymienię kilka osób z pierwszej piątki. Powiedziałem już o twórcach Wiedźmina. Jest też Jarek Sawko, jest Michał Sadowski, Patryk Strzelewicz, Stefan Batory, Grzegorz Brona tej 12 edycji. Wszystko to są postaci, które mogą być przykładem dla młodych ludzi, którzy szukają pomysłu na życie, pomysłu na swoje miejsce w biznesie.